Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Żywot i bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Audiobook do słuchania stworzył kanał YouTube JAKATOLI. Nawrócenie Magdaleny. Popadłej powrotnie w grzechy, aż do oddania kluczy Piotrowi. Jezus naucza na górze koło tabor i przybywa do Sunem. Niedługo przybył i właściciel tej miejscowości, ów uzdrowiony trendowaty i serdecznie dziękował Jezusowi za uzdrowienie. Wstawiał się też za innymi trendowatymi, dla których kazał wystawić szałasy przy drodze, kędy miał Jezus przechodzić. Oświadczył się Jezusowi z gotowością oddania części swego majątku na cele wędrówek nauczycielskich Jezusa. Zaledwie zaczynało świtać, wyszedł Jezus z domu na drogę. Czekało tu już na niego pięcioro ludzi, mężczyzn i kobiet. Kobiety stały osobno. Wszyscy byli trendowaci, a jedna kobieta dręczona była od złego ducha i cierpiała na kurcze. Biedacy ci stali przy drodze, wzywając pomocy Jezusa. Gdy Jezus się zbliżył, upadli mu do nóg, a jedna z kobiet rzekła: „Panie, jesteśmy z Tyberiady i dotychczas nie śmieliśmy prosić Cię o pomoc”. Faryzeusze powiadali nam że jesteś nieużytym i surowym względem grzeszników, słyszeliśmy jednak, że ulitowałeś się nawet nad Magdaleną, że oswobodziłeś ją i przebaczyłeś jej grzechy. To dodało nam odwagi, więc przyszliśmy za tobą aż tutaj. Prawda, że możesz nas uzdrowić i oczyścić. Nawet grzechy możesz nam odpuścić, bo masz moc ku temu. Jezus brał każdego z nich z osobna na bok. Słuchał ich dokładniejszych zeznań, o ile to było potrzebne dla zwiększenia ich żalu i lepszej skruchy. Z innymi nie postępował tak, bo wiedział, że nie jest to potrzebne. Uzdrowił wszystkich i odpuścił im grzechy. Uzdrowieni rozpływali się we łzach wdzięczności i prosili go o rozkazy na przyszłość. Jezus kazał im nie wracać do Tyberiady, lecz udać się do jakiej innej miejscowości. Nadmienił przy tym, że nigdy nie będzie już w Tyberiadzie i rzeczywiście nie widziałam go już tam ani razu. Ludzie ci udali się potem na górę, gdzie Jezus miał nauczać. Jezus zaś udał się do szałasu trędowatych, których było tu czterech czy pięciu. Uzdrowił ich, dał stosowne napomnienia i kazał im stawić się przed kapłanami w Nazaret. Uzdrawiania zwykle nie trwały długo. Ale wszystko odbywało się bez zbytecznego pośpiechu, z odpowiednią godnością i spokojem, żadne słowo nie było zbytecznym, miało swoje znaczenie. Jednych pocieszał Jezus, drugich upominał, z jednymi postępował łagodnie, z drugimi surowo, stosując się zawsze trafnie do charakteru osoby. Dla wszystkich pełen cierpliwości i miłości, nie zapominał nigdy o właściwym celu. Do niejednych sam szedł, choć nie było mu po drodze, spieszył do nich jako najżyczliwszy przyjaciel, niosący ratunek, innych przeciwnie unikał, kazał im szukać się i długo na siebie czekać. Na pięknym tarasie górskim miał Jezus naukę do zgromadzonych tłumów. Stała tu kamienna mównica, z której zwykle nauczali prorocy. W dole rozciągała się dolina Ezdrelon, a z niej widać było ziemię Megiddo. Z okolicznych miast zebrało się mnóstwo ludzi, przyprowadziwszy z sobą wielu chorych, a między nimi także kilku z Nazaretu, których Jezus tam uzdrowić nie chciał, a tu ich uzdrowił. Opętanych uwalniał Jezus od czarta, a oni sławili głośno imię jego. Nauczał tu Jezus znowu o czterech pierwszych błogosławieństwach, o pokucie i nadejściu królestwa, opowiedział kilka przypowieści i wzywał wszystkich gorąco do przyjęcia łaski, dopóki jeszcze jest czas. Apostołowie przysłuchiwali się pilnie, bo przy najbliższej wędrówce mieli dalej tę naukę rozpowszechniać. Około południa zgromadził Jezus apostołów i uczniów wkoło siebie u stóp góry. Stąd rozesłał ich na nową wędrówkę, pozostawiając przy sobie tylko Piotra, Jana i kilku uczniów. Mieli zaś rozejść się trzema drogami po dwóch: jedni w dolinę Jordanu, inni w dolinę Kudotan, reszta wreszcie zachodnią stroną kraju ku Jerozolimie. Przy tej sposobności mówił im Jezus, że mają wybierać się w drogę bez pieniędzy i zapasów, w jednej tylko sukni, z laską w ręce. Mają szukać nie Pogan i Samarytan, lecz zgubionych owiec Izraela. Dawał im wskazówki, jak mają zachowywać się w domach, przepowiadać pokutę, a w razie niegościnnego przyjęcia iść dalej, otrząsnąwszy proch z nóg. Na czasie były te wskazówki, bo mieli wejść teraz w okolice więcej wrogie. A przy tym pomającej rychło nastąpić śmierci Jana Chrzciciela miało i jemu grozić prześladowanie. W tej stronie nie potrzebowali uczniowie pieniędzy, bo wszędzie urządzone były dla nich gospody. Apostołowie, wysłani w górę do Galilei i na drugą stronę Jordanu, otrzymali na drogę nieco pieniędzy, bo tam było im potrzeba, ale nie było tego wiele. Dla wyznawców Jezusa nastawał teraz nowy okres i w nowe wchodzili otoczenie przed rozejściem się pobłogosławił ich Jezus i dał im jeszcze kilka wskazówek co do uzdrawiania i wypędzania czartów, również pobłogosławił im oliwę, przeznaczoną do pomazywania i uzdrawiania chorych. Oznaczył im przy tym miejsce, gdzie mają znowu z nim się spotkać. Jezus uzdrowił jeszcze wielu chorych, po czym rozpuścił lud i poszedł z Piotrem, Janem i resztą uczniów ku południowi Dosunem, odległego o trzy godziny drogi. W ślad za nim poszło wielu tutejszych ludzi, między nimi był ów człowiek, który już raz w gospodzie koło Endor prosił był Jezusa o pomoc dla swych chorych synów, gdy Jezus szedł z Samarii do Galilei. Obecnie prosił o to powtórnie Jezusa, a ten przyrzekł mu przyjść do jego domu. Owe dwie opętane niewiasty z Gatefer przyszły za Jezusem aż tu na górę i tu je uzdrowił przez włożenie rąk. Przyszedłszy nad potok Kison, Uzdrowił Jezus przed przeprawieniem się na drugą stronę pewnego biednego trędowatego, który w opuszczeniu i w największej nędzy mieszkał tu już od 20 lat w Szałasie, wystawionym przy drodze. Uzdrowiwszy go, posłał go Jezus za innymi do Nazaretu, by stawił się przed kapłanami. O zmierzchu przybył Jezus do Sunem i udał się prosto do domu owego człowieka, który go wezwał do swych chorych dzieci. Wszystkie znajdowały się w bardzo opłakanym stanie, najstarszy syn. Szesnastoletni chłopiec słusznego wzrostu, był głuchoniemy i leżał wciąż na ziemi w strasznych kurczach. Nieraz zwijał się w kłębek tak, że głową dotykał pięt. Przy tym był chromy i nie mógł chodzić. Drugi syn był obłąkany, trapiony szałem prześladowczym. Dwie córki były nadzwyczajnie okrzesane i płochliwe. Cierpiącego na konwulsję niemego uzdrowił Jezus jeszcze tego wieczora. Wyprawiwszy Piotra i Jana do miasta. Udał się tylko z rodzicami do jego izdepki, ukląkł przy posłaniu i pomodlił się, po czym wsparłszy się na ręku, pochylił się nad jego obliczem, jak gdyby mówił coś lub dmuchał mu w usta. Następnie ujął go za rękę i powstał. Chłopiec zerwał się zaraz na równe nogi i prowadzony przez Jezusa przeszedł się kilka kroków tam i z powrotem. Jezus zaprowadził go samego do drugiej izby, a rozrobiwszy ślinę z ziemią, Pomazał mu uszy wewnątrz, zaś dwoma pierwszymi palcami prawej ręki spód języka, chłopiec zawołał zaraz niezwykłym, piskliwym głosem: słyszę. Mogę mówić! Rodzice i słudzy wpadli natychmiast i porwali chłopca w objęcia, objawiając swą radość łzami i krzykiem. Następnie upadli z chłopcem na ziemię i czołgali się u stóp Jezusa, ukając z radości. Tegoż wieczora rozmawiał Jezus z ojcem chłopca na osobności. Objawiając mu, że to winy jego ojca ciążą na nim. Ten, strwożony, zapytał, czy kara ciążyć będzie na nim aż do czwartego pokolenia, na co rzekł mu Jezus, że może winę umorzyć przez szczerą pokutę. Rano wyleczył Jezus z obłąkania przez włożenie rąk drugiego syna i obie córki. Uzdrowione dzieci wyglądały jak ze snu zbudzone i dziwiły się wszystkiemu. Przedtem zdawało im się wciąż, że ktoś chce je zabić, i lękały się strasznie ognia. Uzdrowiwszy wczoraj chłopca, rzekł mu Jezus, co niezwykłym było u niego, że ma pójść, oznajmić wszystkim, co mu się przydarzyło. Skutkiem tego zbiegło się mnóstwo ludzi, a przede wszystkim chorych, rano więc nauczał Jezus na ulicy lud, uzdrawiał dzieci i błogosławił im. Następnie poszedł z Piotrem i Janem w dalszą wędrówkę, szli szybko cały dzień i noc przez pola Ezdrelon w kierunku ginnim, spoczywali zaś niewiele. Po drodze mówił Jezus, że zbliża się koniec Jana i że potem ku niemu zwrócą się prześladowania. Nie należy jednak dobrowolnie narażać się na nie. O ile zrozumiałam z rozmowy, mieli udać się ku Hebron pocieszyć tam krewnych Jana, by przez śmierć Jana nie powstały jakie rozruchy. Święte niewiasty, a mianowicie Maryja, Weronika, Zuzanna, Magdalena i Maria Sufanitka, są teraz w dotan koło Samarii. Mieszkają u małżonka i Sahara którego niedawno Jezus uzdrowił. Gospód nie zwiedzają wcale. Za to Marta, Dina, Joanna Husa, Zuzanna, żona Alfeusza, Anna Kleofasowa, Maria Joanna Marka i wdowa Maroni rozeszły się parami po gospodach zobaczyć, czy czego nie brakuje. Jest ich około dwanaście. Raniutko, gdy Jezus był z obu apostołami na południe od Samarii, nadeszli ku Nim od wschodu owi uczniowie z Egiptu i syn Joanny Husa. Egipscy ci uczniowie już przeszło rok oddawali się w Hebron studium. W Betlejem i Betanii zawarli ścisłą znajomość z łazarzem i uczniami Jezusa, więc byli ze wszystkim dobrze obznajomieni. Po jakimś czasie dotarł Jezus z towarzyszami do szałasów pasterskich, gdzie zeszedł się ze świętymi niewiastami po rozmowie z samarytanką u studni Jakuba i gdzie uzdrowił chorego syna gospodarza. Tu spoczęli trochę i posilili się. Później miałam widzenie, jak Jezus nauczał koło jakiejś studni robotników pracujących w polu, opowiadał im przypowieści o skarbie ukrytym w roli i o zgubionej i odnalezionej drachmie. Kilku słuchaczów zaśmiało się przy tym, że owa niewiasta wymiatała cały dom, szukając zgubionej drachmy, bo przecież oni nieraz więcej zgubili, a nie zadawali sobie takiego trudu. Gdy jednak Jezus wykazał im ich głupotę, wytłumaczył, co ta drachma oznacza. I jaką jest cnotą takie wymiatanie, zawstydzili się i nie śmiali się więcej. Ludzie ci zajęci byli muceniem zboża, złożonego w sterty na polu. Odbywało się to za pomocą młotów z drzewa, które walcowa maszyna podnosiła i spuszczała. Robotnicy podsuwali zboże po nie, a wymłucone ziarna zmiatali. Przyrząd umieszczony był w jamie, wykutej starannie w twardej skale, poprzecinanej barwnymi żyłkami. Nad tym rozpościerało się wielkie cieniste drzewo. Jezus nauczał jeszcze tu i ówdzie na polu, po czym udał się z kilku robotnikami do pobliskiego nad siło, skąd ci ostatni pochodzili. Mieszkańcy przyjęli go uprzejmie przed miastem, podali przekąskę, umyli mu nogi, a nawet chcieli mu dać inne suknie, lecz Jezus nie przyjął. W synagodze nauczał Jezus w przypowieści o królu, który wydał wspaniałą ucztę.